Witamy Państwa. Dobry wieczór. A oto główne tematy dziennika. W wielu rejonach Polski trwają prace przy zabezpieczaniu przed powodziami niżej położonych terenów. W województwie gorzowskim ponad 90 tysięcy hektarów podtapianych jest wezbranymi wodami Odry, Warty i Noteci. Nad Notecią od tygodnia przy budowie wałów przeciwpowodziowych pracują saperzy Śląskiego Okręgu Wojskowego. W Goszczanowcu w gminie Drezdenko przy użyciu koparek, spychaczy i dużych wywrotek wybudują 2 kilometry wału zabezpieczającego przed zalaniem 22 tysiące hektarów łąk. W Witnicy i Dąbroszynie żołnierze przy pomocy ciężkiego sprzętu zrekultywują 175 hektarów nieużytków oraz oczyszczą 200 kilometrów rowów melioracyjnych. Nie wszędzie jednak trudny teren pozwala na użycie maszyn inżynieryjnych. W Silnej i Dębnie podstawowe prace wykonywane są siłą rąk ludzkich. Żołnierze wykarczują pnie i drzewa rosnące na 70 hektarach użytków zielonych, uregulują 13 kilometrów rzeki Sinicy, a także wykonają ponad 20 kilometrów nowych rowów melioracyjnych. Dzięki tej pracy tysiące hektarów ziemi da w przyszłości wyższe plony. Z rejsu szkoleniowego powrócił do Gdyni Dar Młodzieży. 124 studentów drugiego roku nawigacji wyższych szkół morskich w Gdyni i Szczecinie pod dowództwem komendanta kapitana żeglugi wielkiej Leszka Wiktorowicza powróciło darem młodzieży do Gdyni z rejsu szkoleniowego. Studenci realizowali normalny program nauczania, zawijali do portów Anglii, Tunezji, na Wyspach Kanaryjskich i w Holandii i w czasie ponad dwumiesięcznego rejsu przepłynęli 8660 mil morskich. Była to na pewno prawdziwa męska szkoła życia. 10 lipca po krótkich przygotowaniach Dar Młodzieży wystartuje do regat Operacja Żagiel 86. O wynikach akcji Posesja poinformował dziennikarzy główny inspektor sanitarny kraju, generał brygady Jerzy Bończak. W całej Polsce skontrolowano ponad 2,5 miliona obiektów. Mandatów wymierzono za 110 milionów złotych. Ponad 8,5 tysiąca wniosków skierowano do kolegiów. Najwięcej kar było m.in. w województwach katowickim, kieleckim i warszawskim. W wyniku kontroli zamknięto wiele sklepów, restauracji, stołówek, zlewni mleka, wytwórni lodów i ciastek. Na skutek nieprzestrzegania przepisów sanitarnych zatrutych zostało wiele rzek, skażeniu uległo środowisko naturalne. Niewłaściwe przygotowywanie i przechowywanie żywności było w ubiegłym roku przyczyną 22 tysięcy zatruć, głównie salmonellą. Wyleczenie jednego pacjenta kosztuje średnio 100 tysięcy złotych. A przecież o ile mniej kosztuje utrzymanie czystości, tym bardziej, że wystarczą często najprostsze środki – proszek i mydło. Następna akcja Posesja rozpocznie się w połowie września. Do tego czasu nasilone będą kontrole sanepidu. Te zdjęcia robiliśmy dziś w południe, niemal w centrum miasta, wokół warszawskiego Supersamu. Tu kontrolerzy sanepidu będą mieli z pewnością wiele do powiedzenia. W Warszawie było dziś bardzo ciepło, szczególnie tym, którzy dzień spędzili na przykład w zacisznych pomieszczeniach biurowych. Upał dał się we znaki dosłownie wszystkim. Trudno było pracować, chodzić, jeździć, chyba że na tę porę roku jest się właścicielem takiego cuda. Dobry był więc każdy kawałek cienia, każda fontanna, każde miejsce, które pozwalało schronić się przed upałem i słońcem. Gorąco było ludziom i zwierzętom. Wszystkie czynne warszawskie baseny po prostu pękały w szwach. Ci, którzy nie mieli miejscówek w wodzie, musieli zadowolić się prysznicem. A to już Zalew Zegrzyński. Tu jakby sezon letni jeszcze nie dotarł. Prawie nikogo na plaży i w wodzie. Oby tak było, kiedy my pojedziemy na urlopy. Wczoraj po południu nad Piławą Górną w Wałbrzyskiem przeszła trąba powietrzna. Uszkodzonych zostało kilkanaście budynków, 10 rodzin trzeba było ewakuować. Był pan w domu w tym czasie? Jak to wyglądało? To wiało, czy to... To coś strasznego było, to już trudno opisać. To nie było świata widać. Jak długo to trwało? To było, ja wiem, no, do 10 sekund, 15 to góra była, no, maksimum. I to ciemno, po prostu zrobiło się ciemno. Nic nie było widać. No straszliwa była siła wiatru. No także no, małe te drzewa, wszystkie to się tak w ogrodzie, to do ziemi przygnął. No, ja wiem, no, jakieś 300 km chyba na godzinę, jak ja wiem. No może więc. Tylko z tym, że to nie była siła bezpośrednio prosta, tylko wirowa.
A widział pan, jak to wyrywa te dachy, te wszystkie przedmioty? To podnosiło to, bo ja w tamtym domku mieszkam. Tam tak. Z babką my okno trzymali, bo nam chciało otworzyć. Mm-hmm. No tośmy tego tylko zawirowało jak parasolka i przekręciło i ciemnota się zrobiła, nic nie wiadomo. Co się więc stało? Dziękujemy państwu, do widzenia. Do widzenia państwu.